budka. Pan Robótka. Ra, 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 pan Robótka. Tu, ba, ty, ty, pan Robótka. Ha, ha, tu, ba, ty, ty, pan Robótka. Pan Robótka. Tu, ba, ty, ty, pan Robótka. Pan Robótka. O, witajcie! Miło was znów widzieć. Cieszę się, że wpadliście. Właśnie przeglądałem mój zbiór klejących się rzeczy. Tak, mam tutaj lepki klej. A. O! I jest taśma klejąca. O! A nawet samoprzylepna folia. Jest klejąca i zdradliwa, ale i zabawna. Chyba wymyśliłem coś ciekawego. Wykonajcie wzór na folii samoprzylepnej, używając paska z bibuły i błyszczących przedmiotów. Bierzmy się do roboty! Weźmy kilka rzeczy z komódki! No dalej! Kawałki bibuły. Taśmę klejącą. Nożyczki. Trochę brokatu i cekiny. Wow! Aby zrobić wzorek na folii samoprzylepnej, taki jak ten tutaj, przygotujcie najpierw jej jeden arkusz. Zdejmijcie warstwę ochronną i połóżcie klejącą stroną do góry. Najłatwiej jest to wykonać, gdy przymocujecie jej dwa rogi taśmą klejącą. W ten sposób. Teraz warstwa powinna łatwo odejść. Właśnie tak. Odkleja się. I gotowe. Następnie przyklejcie pozostałe dwa rogi taśmą klejącą. Teraz zacznijcie oddzierać waszą bibułę. Możecie użyć dowolnych kolorów, ale ja wykorzystam zieloną i żółtą. Ułóżcie wasze kawałki bibuły na folii samoprzylepnej. Niech powstanie z nich wspaniała mieszanina kształtów i kolorów. Teraz dodajcie na wierzch cekiny. Niech wzorek będzie ładny i gęsty. A co powiecie na brokat? Na koniec musicie położyć drugą folię samoprzylepną na wzór, aby całość zapieczętować. Niestety znów nie będzie to łatwe, więc poproście kogoś dorosłego o pomoc. Najpierw zdejmijcie część warstwy ochronnej, ale tylko z jednego brzegu. W ten sposób. Przymocujcie odsłoniętą krawędź do wzoru. Teraz jedną ręką zedrzyjcie resztę warstwy, a drugą ręką wygładźcie folię samoprzylepną, zaklejając tym sposobem całość. Nie przejmujcie się, gdy w trakcie tego brokat lub cekiny, a nawet folia, będą się przesuwały. To stworzy niesamowity efekt końcowy. Naprawdę, zaczyna świetnie wyglądać. Teraz uporządkujcie wasz foliowy wzorek, usuwając taśmę klejącą z rogów oraz przecinając wystającą bibułę wzdłuż krawędzi. Czyż nie jest wspaniały? Lecz może wyglądać jeszcze lepiej, gdy umieścicie go w oknie. W ten sposób będzie przez niego przenikało światło. Wypróbujcie dowolne kolory we waszych wzorach. Co powiecie na ten? Wykonane z bibuły o różnych barwach oraz cekinów. Wzory z folii samoprzylepnej. Kolejny skarb do mojego pudełka z klejącymi rzeczami. Puszczaj! O! O, tak. Kto tak chrapie? Och, to kształty. Śpią sobie. Obudźmy je. Kształty to my!
Kształty to my! Kształty to my! Kształty to my! Ja jestem koło. Ja jestem trójkąt. Ja jestem kwadrat. Jestem prostokąt. Kształty to my. Ja jestem trójkąt. Jaki obrazek ułożą dzisiaj trójkąty? Czy już wiecie? To jest rekin! Dobra robota, trójkącie! Czas wrócić na półkę! Te kształty są wspaniałe, a dzisiejsza zgadywanka była fantastyczna. Tutaj Toki, czas na minutkę. Hej, to czas na minutkę. To czas na minutkę, a oto co dzisiaj zrobimy. Błyszczącego bączka. O, spójrzcie jak się kręci. O, mam zawroty głowy. Brrr. Aby zrobić błyszczącego bączka, potrzebujecie zaostrzonej kredki, kulki z modeliny, kleju, okrągłego kartonowego wieczka z pudełka po serze, o takiego, oraz kolorowego kółeczka z bibuły, pasującego na wierzch wieczka, brokatu oraz sztucznych klejnotów. Kupcie je w sklepie papierniczym. Wracam za chwilę. Kupiłem! Popatrzcie sami. Oto świecidełka. Czy myślicie, że możliwe jest zrobienie tego? W jedną minutkę? Nie ma szans! Dobrze, przekonajmy się. Zatem muszę być bardzo szybki, ale spokojnie, gdy skończę, to pokażę wam wszystko jeszcze raz. A wy możecie pomóc kibicując. Zaczynamy! Zróbmy to w minutkę! Włączam zegar! Świetnie, najpierw musicie przykleić kółko z bibuły na wierzch wieczka. Posmarujcie je dobrze klejem i nie żałujcie go. A następnie przymocujcie do niego waszą bibułę. Właśnie tak, wygląda dobrze. Ponownie użyjcie kleju do posmarowania krawędzi waszego wieczka. Smarujemy. Trochę nabałaganiliście, ale kleju musi być dużo. Dobrze, właśnie tak, dookoła brzegu. Wszystko po to, by następnie przykleić brokat. Doskonale, weźcie wasz talerz z brokatem i przeturlajcie wieczko w ten sposób. Wygląda świetnie. Obracajcie nim wciąż dookoła. Bo brokatu musi być dużo. Tyle wystarczy. Odłóżcie talerz i przyklejcie klejnoty. Pozostało już niewiele czasu. Przymocujcie je na wierzchu. Jeden tutaj, drugi tam. Teraz umieśćcie waszą kredkę. Połóżcie modelinę pod spód wieczka i ostrożnie przebijcie całość na wylot. Zrobiłem! W samą porę! O, czy to widzicie? Błyszczący bączek wykonany w minutkę. Stwórzcie również inne wzory. Ten pokryty jest lśniącymi gwiazdkami. A ten posiada spirale z brokatu. Wy też taki zróbcie, a teraz przypomnę, w jaki sposób. Wróćmy do początku i spójrzmy jeszcze raz. Weźcie okrągłe pudełko i przyklejcie kolorową bibułę na wierzchu. Posmarujcie klejem jego brzegi i przymocujcie brokat. Przytwierdźcie klejnoty, przebijcie całość zaostrzoną kredką i wasz błyszczący bączek gotowy! Wy też spróbujcie zrobić to w minutkę! Jesteśmy tutaj, panie Robótko! Och, witam was! Popatrz na to! Ciekawe, co wymyślą! Jestem czerwony. Jestem czarny. Jestem brzoskwiniowy.
Jasno-niebieski. Ciemno-niebieski. Jestem szary. To są wrotki. Dobra robota. Do zobaczenia. A teraz czas na obraz. 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 Popatrzcie teraz na to. Ten obraz ciężarówki w deszczu wygląda realistycznie. Jest tak wspaniały, że zechcecie go oprawić. Potrzebujecie fioletowej lub innej ciemnej kartki, pastelowych kredek, gumki, linijki oraz białej farby. Narysujcie duży prostokąt, jedną z pastelowych kredek. Użyjcie linijki, by całość była równa. Przedzielcie go linią tuż poniżej środka. W górnej części narysujcie kolejny prostokąt. To będzie przednia szyba. U dołu stwórzcie dwa reflektory. O takie. Dorysujcie pomiędzy nimi prostokąt. A następnie dwa koła u dołu i jezdnię, na której stoi wasza ciężarówka. Pokolorujcie ją dowolną barwą. A reflektory na biało. Użyjcie czarnej kredki do wypełnienia przodu, kół oraz jezdni. Dorysujcie również lusterka. Zróbcie mały gryzmą, by powstał kierowca. I gotowe. Ale gdzie jest deszcz? Gdy na ziemi jest mokro, wszystko odbija się w kałużach. Narysujcie więc czarne opony, a pod nimi białe światła. Teraz rozmaszcie obrazek palcem. Wygląda wspaniale, czyż nie? Następnie rozetrzyjcie gumką linię wzdłuż obrazka w ten sposób. Ciężarówka zacznie wyglądać na rozmazaną, jakbyście patrzyli przez deszcz. Fantastycznie! By uwieńczyć dzieło, stwórzcie rozchlapujące się kałuże przy użyciu pędzelka i kawałka kartonu. Cóż za wspaniały efekt! Wasza własna ciężarówka w deszczu. Czyż nie wygląda jak prawdziwa? To niesamowity obraz! Wy też taki zróbcie, a następnie oprawcie! Udało się! Teraz spójrzcie na to! Witajcie! Popatrzcie, co znalazłem w komódce! Całe mnóstwo pudełek! Same się proszą, by zrobić z nich coś wspaniałego! Więc, panie pudełko, co dzisiaj z pana zrobimy? Co zechcesz? No tak, wiem, pudełka nie potrafią mówić, ale wyobraźcie sobie, gdyby mogły. O, coś wymyśliłem. Zróbcie niesamowitą kukiełkę, używając pudełka. Do roboty! Oprócz kartonowych pudełek weźmy jeszcze kilka rzeczy z komódki. Trochę farby. Taśmę klejącą oraz flamastry. Białą kartkę. Oraz puszyste pompony. O! Aby zrobić kukiełkę z pudełka, taką jak ta tutaj, przejrzyjcie wasze kuchenne szafki lub zajrzyjcie do sklepu, aby zdobyć dwa pudełka, które są tej samej wielkości jak te. Proszę. Teraz pozbądźcie się zamknięć z każdego końca waszych pudełek. To nie jest zbyt proste, więc poproście dorosłego o pomoc. Gotowe. Następnie połóżcie jedno z pudełek na wierzchu drugiego i wyrównajcie tak, by otwarte końce pokrywały się. Teraz przyklejcie parę kawałków taśmy klejącej, by powstał rodzaj zawiasu. Przyklejone! Następnie włóżcie swoje palce do jednego z pudełek, a kciuk do drugiego. Gdy je uniesiecie w górę, a następnie zamkniecie, sprawicie, że kukiełka przemówi. Witam, jestem kukiełką! Wspaniale! Możecie zrobić z niej dowolną postać lub zwierzę, ale myślę, że powinniśmy wykonać osiołka. Pomalujcie zatem całość szarym kolorem.
Gdy już wyschnie, pomalujcie środek buzi na czarny kolor. Całość już sucha, więc teraz zróbcie osiołkowi oczy. Gdy będziecie je rysowali, pomóżcie sobie obrysowując coś okrągłego, na przykład nakrętkę od kleju. I mamy parę. Dorysujcie jeszcze opadające powieki i pokolorujcie je szarym flamastrem. Dodajcie po środku kółka, by powstały źrenice. I oczy osiołka są gotowe do wycięcia, ale uważajcie, bo nożyczki są ostre. Dobrze. Posmarujcie klejem tył wyciętych oczu, a następnie przymocujcie do dwóch puszystych pomponów, takich jak te. Gotowe! Spójrzcie tylko, fantastyczne! Teraz przyklejcie oczy na wierzchu głowy osiołka. Przyklejone! Już wygląda świetnie, ale musicie jeszcze zrobić mu duże, giętkie uszy. Aby zrobić takie uszy, weźcie kolejną kartkę i narysujcie na niej czarnym flamastrem dwa spiczaste kształty. O takie. Świetnie, teraz możecie je ostrożnie wyciąć. Pomalujcie je tym samym szarym kolorem, co głowę osiołka. Gdy uszy będą suche, narysujcie na nich dwa mniejsze spiczaste kształty. Zagnijcie je trochę, by nadać im wygląd i przyklejcie do waszej kukiełki. Zrobione! Wygląda świetnie, ale na zakończenie musicie mu dodać duże, wystające zęby. Aby je stworzyć, wytnijcie mały papierowy kwadrat z kartki i narysujcie linię przez jego środek. Zróbcie mocowania, zaginając niewielką część jego krawędzi. Posmarujcie z wierzchu klejem i przymocujcie wewnątrz buzi waszego osiołka. Przyciśnijcie. Wspaniale! Oto i on! Co o nim sądzicie? Sądzę, że wyglądam całkiem nieźle. Racja! Lecz możecie stworzyć mnóstwo innych zwierzątek. O! Co powiecie na psa? Zrobionego z dwóch różnych pomponów i wyglądającego, jakby miał łatkę wokół oka. O! Albo owce! Ze wspaniałą fryzurą z kłębków wełny. O! A popatrzcie na tego lwa z bujną grzywą ze sztucznego futra. Wy też sprawcie, aby dwa pudełka przemówiły, robiąc z nich świetną kukiełkę. Czas na nas! O, to wszystko na dziś. Mój robótkowy czas się skończył, ale wasz dopiero się zaczął. Pora schować skarby z powrotem do komódki. Jeśli chcecie poznać więcej pomysłów pana robótki, odwiedźcie naszą stronę internetową, której adres widzicie na ekranie.